Niezmiernie cieszy nas fakt, że ponad 100, a dokładnie 107 firm i gmin stale posługuje się znakiem Teraz Polska. Chciałbym zaprosić tutaj do mnie przewodniczącego kapituły Polskiego Godła Promocyjnego profesora Michała Kleibera oraz prezesa Fundacji Krzysztofa Przybyła, prosić o wręczenie certyfikatów wszystkim tym laureatom, którzy to prawo zachowali. Zapraszam. Zapraszam jako pierwszą firmę Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Zapraszam pana zastępcę dyrektora do spraw medycznych, pana Witolda Cieśle. A centrum jest laureatem konkursu za program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych. Kolejna firma to Centrum Słuchu i Mowy Medinkus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam prezesa zarządu, pana Łukasza Bruskiego. Firma jest laureatem konkursu za wysokospecjalistyczną sieć placówek medycznych Medinkus. Dodam również, że placówki Medinkus działają zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, Białorusi i w Kirgistanie. Kolejna firma, Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców. Zapraszam dyrektora generalnego, pana Andrzeja Gantnera. A Polska Federacja Producentów Żywności jest laureatem konkursu za ogólnopolski program edukacyjny Trzymaj Formę. Ponownie zapraszam pana Łukasza Kędziora, dyrektora zarządzającego do spraw dystrybucji TFI. Wręczamy certyfikat Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. A TFI PZU otrzymało Godło Teraz Polska za pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie wnoszenia składek pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU S.A. Kolejny certyfikat wędruje do Poczty Polskiej. Zapraszam panią Bożenę Kwaśniewską. Poczta Polska jest laureatem konkursu za wydawnictwa okolicznościowe. Przepiękne albumy ze zdjęciami. Dowiedzieliśmy się, że w samym tylko 2018 roku zostanie wydanych ponad 100 nowych znaczków upamiętniających wielkie wydarzenia i wielkie osoby. Byliśmy właśnie w Pałacu Staszica i na tym spotkaniu został również przedstawiony kolejny nowy znaczek upamiętniający Polaków, którzy dużą część swojego życia spędzili na Syberii. Kolejna firma to przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Stropex. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, spółka jawna, a ja zapraszam panią Agatę Bruzi, menadżera do spraw obsługi klienta zagranicznego. Firma jest laureatem konkursu za system EMO, zestaw listwowy, panelowy oraz ramowy. Zapraszam pana Michała Wójcika, dyrektora aktywacji sprzedaży COP Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma jest laureatem konkursu za dwie serie produktów. Serię jogurtów Yogo Bella oraz serię Sod Primum. A pod spodem jest dużo. Pod spodem są wodno. Zapraszam pana Witolda Franczaka, wiceprezesa zarządu Partner Center, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma Partner Center jest laureatem konkursu za import i dystrybucję win butelkowanych. Kolejna firma, która otrzymuje dzisiaj certyfikat, to krakowskie przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowe Artim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I zapraszam prezesa zarządu, pana Dariusza Michalaka.
Arting otrzymał Znak Teraz Polska za organizację targów bożonarodzeniowych na rynku głównym w Krakowie. To jedyna tego typu impreza w Polsce organizowana na taką skalę. Wszystkim oczywiście Państwu serdecznie polecamy i myślę, że w imieniu organizatorów możemy zaprosić na początku grudnia do Krakowa. Kolejna firma, firma Polix S.A. Zapraszam pana Tomasza Grabonia, dyrektora marketingu. Firma Polix otrzymała Znak Teraz Polska za system dociepleń na styropianie wykończony tynkiem silikonowym. Zapraszam na scenę pana Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza gminy Brwinów. Laureat konkursu Teraz Polska dla samorządów. No to wielkie brawa dla pana burmistrza. Gratuluję. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Leśnictwa Otwartego Warszawa Banowo Włochy. Kolejny laureat konkursu Teraz Polska. Zapraszam panią Alicję Grudysz, zastępcę dyrektora do spraw ekonomiczno-handlowych. A Zespół Publicznych Zakładów Leśnictwa Otwartego Warszawa Banowo Włochy jest laureatem konkursu za świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji. Kolejny laureat, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Leśnictwa Otwartego Warszawa Ochota. Zapraszam pana profesora Bartosza Łozę. A firma jest laureatem konkursu Teraz Polska za wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej. Firma Chris, turystyka i rekreacja. Zapraszam pana Pawła Kucharskiego, kierownika działu marketingu. Firma Chris. Firma Chris to krajowy lider w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formule campu. Zapraszam na scenę pana profesora Andrzeja Kuliga, prodziekana do spraw ogólnych i naukowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wydział jest laureatem konkursu Teraz Polska za akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce w kategorii przedsięwzięcia innowacyjne. Kolejny certyfikat trafia do Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Zapraszam panią dyrektor Barbarę Wilczek. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego otrzymała Znak Teraz Polska za system gwarantowanej jakości żywności QAFP. Kolejny laureat, który zachowuje prawo do posługiwania się Znakiem Teraz Polska, to Trade Travel Company. Zapraszam prezesa zarządu, pana Artura Matiaszczyka. Firma jest organizatorem imprez turystycznych na całym świecie. Kolejny laureat, firma KAN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam pana Romana Łukasińskiego, dyrektora zarządzającego. Przepraszam. Pana Grzegorza Lecha, dyrektora handlowego. Mam zmianę. Firma jest laureatem za system KAN Term Push i Push Platinum. Lidl Polska, sklepy spożywcze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to kolejny laureat, który otrzymuje certyfikat. Zapraszam panią Aleksandrę Robaszkiewicz, menadżera do spraw komunikacji firmy Lidl Polska. Firma Lidl to również podwójny laureat konkursu za serię Pilos, Peacock, Bluedino i Fruit Jumbo.
Zapraszam na scenę reprezentanta firmy Betamet, pana Adama Soskę, dyrektora firmy Betamet. Zapraszamy. Kompleksowa opieka medyczna, stacjonarna i domowa. To usługa, za którą firma Betamet otrzymała znak Teraz Polska. W imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej o odbiór certyfikatu proszę pana prezesa Jacka Sęka. A ja dodam tylko państwu, że Polski Związek Piłki Siatkowej otrzymał wyróżnienie za organizację w Polsce FIVB Volleyball, w tej chwili już Nation League, czyli Ligi Narodów, wcześniej Ligi Światowej. Skoro mówimy o siatkówce, to zapraszam pana prezesa Artura Popko, prezesa zarządu Polskiej Ligi Siatkówki SA. Polska Liga Siatkówki SA otrzymała znak Teraz Polska za organizację i prowadzenie rozgrywek lig zawodowych kobiet i mężczyzn wyłaniających mistrzów oraz zdobywców Pucharu i Superpucharu Polski w piłce siatkowej oczywiście. Kolejny laureat, Krakowski Teatr Komedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam panią prezes. A Krakowski Teatr Komedia jest laureatem za działalność związaną z produkcją i wystawianiem przedstawień artystycznych. Firma Słępol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kolejny laureat, który otrzymuje certyfikat. Zapraszam pana Bartosza Ziemianowicza, dyrektora eksportu. Firma Słępol jest laureatem konkursu za łososia wędzonego, plasterkowanego. Piekarnia Złoty Kłos w Zdobczyc. Zapraszam pana Tomasza Broszka, współwłaściciela piekarni. Firma jest laureatem konkursu za chleby, za serię chlebów Swojski, Orkiszowy, Staropolski i Szefa. I Małopolski. A skoro jesteśmy w Małopolsce, zapraszam pana prezesa Mieczysława Trojana, członka zarządu przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego Chemubudowa Kraków S.A. Firma Chemubudowa oferuje usługi budowlane, generalne wykonawstwo inwestycji pod klucz. Nasz kolejny laureat, firma ASM, Centrum Badań i Analiz Rynku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam panią prezes Małgorzatę Walczak-Gomułę. Firma ASM otrzymała znak Teraz Polska za integrację i promocję polskich przedsiębiorstw na rynku polskim i rynkach zagranicznych. A dodam państwu również, że od 2 lat firma ASM przeprowadza dla nas badania rozpoznawalności znaku Teraz Polska między innymi. I po raz kolejny możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. Znak Teraz Polska. Bardzo dobrymi badaniami i bardzo dobrymi wynikami badań. Po raz kolejny okazało się, że znak Teraz Polska jest pozytywnie odbierany i kojarzony przez ponad połowę polskiego społeczeństwa. Także to nas bardzo cieszy. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam panią Barbarę Wielgosz, kierownika biura zarządu. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest laureatem konkursu za produkcję, dystrybucję i dostawę energii cieplnej i wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu. Kolejny laureat to Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Zapraszam dyrektora, panią Małgorzatę Załowę-Dobrowską. Zakład jest laureatem konkursu doświadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
zapraszam przedstawiciela samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ, panią dyrektor Marię Zielińską. Zakład jest laureatem konkursu za usługi medyczne w zakresie nocnej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. Zapraszam pana Wiesława Janowskiego, dyrektora handlowego firmy Sądec i Warto. Bartek jest również podwójnym laureatem konkursu Teraz Polska za serię miodów oraz usługę turystyczną o pięknie brzmiącej nazwie Wielka Przygoda z Małą Pszczołą. W imieniu miasta Kraków o odbiór dyplomu proszę pana Romana Gawryszaka, sekretarza Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Kolejny laureat, hodowla roślin Strzelce. Zapraszam dyrektora, pana Marka Lutego. A hodowla roślin Strzelce otrzymuje certyfikat za odmiany jakościowe pszenicy. Udzielnia mleczarska Mlekowita. Kolejny laureat, który otrzymuje przedłużenie prawa do posługiwania się znakiem Teraz Polska. Zapraszam pana Łukasza Bycula, koordynatora sklepów firmowych. A firma Mlekowita otrzymuje przedłużenie dla właśnie sieci sklepów firmowych Mlekowitka. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za i gratulujemy oczywiście wszystkim przedłużającym znak Teraz Polska. Cieszy nas to, że logo Teraz Polska jest cały czas dla Państwa atrakcyjnym narzędziem reklamy własnej firmy. Zapraszamy na część kuluarową do restauracji Moonsfera i oczywiście szóste piętro. I oczywiście proszę pamiętać, że ogłaszamy już kolejną edycję konkursu Teraz Polska, jeżeli wśród Waszych partnerów, kontrahentów macie Państwo firmy godne polecenia, to my za taką rekomendację będziemy bardzo, bardzo wdzięczni.